Piotrek z tej strony, kanał Let's Play Games. Znowu jesteśmy w Battlefield Hardline, odcinek czwarty, zatytułowany Sprawa Zamknięta. Zaczynamy. Poprzednio w Hardline. Wylatują samoloty, zrzucają prochy. Kto kieruje tę operacją? Cwaniaczek nazywa się Remy Nels. Nels, odłóż broń! Przyjmuję Dean. Standardowo przypomnienie z poprzedniego odcinka. Wiecie, co chcecie. Koleś chciał się poddać. Odpuść partnerze. Zanim śledczy przyjdzie. O dobrych jest zmieniarzach. Ale to nie... Tak, pani sędzie. No to już bieżące. Chyba bieżące z gruntu wydarzenia. Nie zgadzam się z pani oceną faktów. Nie, rozumiem. Dziękuję za poświęcony czas. To była sędzia Naomi Kushner. Jaką opinią cieszy się pani Kushner w tych stronach? Typowa lewaczka. Sędzia Kushner nie da mi wolnej ręki w sprawie niektórych wspólników Nelsa. Ale to nic ważnego. Wszystkie ruchy dozwolone. Kapitanie Deus. Mendoza. My troje jesteśmy jak rada plemienia. Jestem świadomy problemów z pewnymi członkami tej społeczności. Nie wziął pieniędzy. O, proszę bardzo. Chyba przeszedł test. To była jakaś próba. Musiałem się upewnić, czy można ci ufać. Chociaż twoja partnerka od samego początku uważała, brawo, że możemy. Czysty glina. Rozumiem, że Nels mówił coś o dealu ze Stoddardem. Jak najbardziej. No to wracajcie do biura Nelsa i znajdźcie coś, co mogę pokazać wewnętrznym. Zdaję sobie sprawę, że nadchodzi huragan. Ale to ważne. Tak jest. O, misja w huraganie. Klimat. Zobaczymy. Jezu! Technicy już zebrali dowody. Co my tu robimy? Ale nie szukali dowodów przeciwko Stoddardowi. Słuchaj, jeśli coś znajdziemy, od razu lecimy do Dousa. Jak to trafi do wewnętrznego, gość nie będzie miał nic do gadania. Ale wciąż uważ Dousowi, tak? Dojechanie Stoddarda nie pomoże. Jestem pewna. Stoddard jest umoczony. Ty to wiesz, ja to wiem. Ja stanę na czatach, a ty wchodź do środka. Znajdź jakieś dowody, cokolwiek. Chętnie. Hej, rozejrzyj się dookoła. Może pogrzebie trochę w śmieciach. Dobry pomysł. Tylko utrzymuj ze mną łączność. Dobra, muszę przeszukać. Myślisz, że Stoddard ma przyjaciół w wydziale? Przeszukać ten hangar. Pewnie tak. Skorumpowane gliny lubią być się nawzajem. Miejmy nadzieję, że nie ukryli żadnych dowodów. Nie zdziwiłabym się. Gdyby Stoddard był głupi, już dawno by siedział. Aha, właśnie zapomniałem o tym, kurde, że to nas kieruje. Ten wskaźniczek taki. Ale to mi się wydaje, że musimy wyjść wyżej po schodach. Tak, zdecydowanie. Kurde, ta. Co? Gdzie teraz? Tu? Nie. Zobaczmy tutaj, co. Co się tu znajduje? A no nic. Tam coś jest. Z odległości można przeskanować. Mamy jakiś dowód w sprawie pierwszy. Dobra. Szukamy dalej. Oczywiście jakaś torba. Sportowa torba z pieniędzmi. Dobra, to numer 2 dowód już za nami. Będziemy przeszukiwać. Co to jest? Cola.
przez K napisane. Zajebiście. Max, Blue Bison, Mr. Salt, Citrus Peak, Mr. Salt znowu, Pure Cola. Zajebiste napisy. Fajne, fajne. Lubię takie rzeczy. Pasywne skanowanie i co teraz? Co teraz? Co dalej? Gdzie tu jakieś dowody jeszcze się ukryły? O, przyleciałem o coś. Jakieś wory. Z tym skaderem nie można podskakiwać. No smoking. Nie palić, nie wolno zapalić. No da kurde, trzeba tam na górę chyba wyjść. Jakoś się ten wyższy poziom dostać, bo nic z tego nie będzie. Spróbujemy tu jakoś się przetransportować. Tu jest bariera. A, jakieś beczki. Tędy chyba nie da rady. Takich rzeczy nie złapię. Chociaż kurde mamy w tych... O właśnie, takie cudo, z tą linkę wystrzeliwuje. Można by się o coś zaczepić ewentualnie, nie? Tutaj. I spróbować spiąć. Tu się nie da, tu się nie da. Tu się też nie da. No i kapa. Chyba, że z dołu ewentualnie. Jakoś się tam zaczepić. Też chyba nie. Albo ewentualnie może jakoś tak tam się złapać. Nie da się. No rany, rany, no. Co ja mam tu zrobić? Nie. Też nie. Tu się nigdzie nie da złapać, no to chapa trochę. A, proszę, schody. Oj. Chyba wszystko jasne. Woreczki z trupami, ta. No okej. Myśmy już tutaj byli chyba, nie? Wbijaliśmy to w poprzedniej misji. Wyszukaliśmy tutaj tego... jak był tam Nelc. Za Nelcem tędy przechodziliśmy. Tu ponownie wracamy, aby jakieś dowody przeciwko Nelcowi znaleźć, tak? Telefony na kartę. Koszu na śmieci. No i co dalej? Tu coś będzie. Trupy pozawijane przez policję. O, proszę, jakiś tamu tamu, gadający pluszowy tamu tamu jako dowód w sprawie. No dobra, spoko. Nie wnikam. Gdzie nas kieruje? Tędy gdzieś musimy się dostać. Po następny dowód, ostatni, piąty. Tu było to biuro, w którym żeśmy tego Nelca uszczelili, zdaje się. Chyba nawet jego są... Jego obrys tutaj. O, jest, coś tutaj leży. Zeskanujemy to w takim razie. Wizytówka hotelu Elmore. No dobra, no i co? Aha, tu jakaś lubka jest. Obraz. No i co z tym obrazem? Ściągamy, aha! Prowadź kod. Error.
samochodu nie wprowadzimy chyba, tak. Samochód sam to wprowadza, nawet nie naciskam niczego, no ale... Widać, jest nie tędy droga. Okej, sądzę, że rozkminię ten kod. Aha, tu mamy odciski palców. W tym skanerze widać. 1, 4, 5, 8, tak? Dobra. Odciskaj. Bingo. Polisa ubezpieczeniowa Remiego Nelsa, nagranie pierwsze. 14 sierpnia wieczorem. Spotkanie ze Stodartem. Teraz powinniśmy omówić warunki, które będą korzystne dla wszystkich. Gdybyś teraz... Stodart. Mam cię. No. Kai, znalazłem coś. Idę na dół. Dobra, mamy coś, co obciąża Stodarda, czy jak my tam. A musimy się dostać teraz z powrotem do naszej partnerki. I chyba mi się wydaje, że będzie to się wiązało z tym, że za chwilę nas banda... Banda niefajnych panów wyskoczy. No ale zobaczymy. Zwłoki cały czas dookoła, wszędzie. Po naszym rozpizdzielu ostatnim. Dobra, gdzie się mamy kierować? Tutaj. Co znalazłeś? Nelsa i Stodarda, na taśmie. Jak pójdziemy z tym do wewnętrznego, to już nie będzie słowo przeciwko słowu. Remi trzymał tu gdzieś gotówkę. Pewnie Stodart też jej szuka. To popatrz. A to co do diabła? Nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć. Sprawdziłam w sieci. Jedyne miejsce w Miami, w którym można to kupić, to sklep Domo Roboto w Palm Court. Nie schowałby tam swojej gotówki. No, dlatego załatwiłam adres magazynu. Warto tam podjechać. No co, jedziemy. Zapewne tam jedziemy. Nie wchodź frontowymi drzwiami. Jeśli Stodart wyjdzie sam, to spodziewaj się najgorszego. Zawsze tak robię. Dostałam informację o podejrzanym vanie. Sprawdzę to, dobra? Jasne. Sprzęt mówię, jest sprzęt taktyczny. Optyka, akcesoria, nic tu nie mamy jeszcze, UMP-45, pancerna wkładka, lina z hakiem. Nic tu się dodać, widzenie do tych broni jeszcze. Ale utrzymuj łączność. Dobra, kiepska pora na huragan, co? Kiepska. Co tu zrobić? Gdzie mam to iść? Dwa budynki. Dużo strażników. Pamiętaj, co powiedział Dobbs. To jest wojna, nie musisz im czytać praw. Aha, to jest wojna, nie musisz im czytać praw, czyli... Pierdzień tam po prostu i skrobną wszystkich po kolei. Bez ceregieli znowu. Tak jak lubię. Dobiec!
będzie strzelał. Fuck. Dawajcie na przodu. Nie żyjesz. Jest. Palić go! Nie, że mnie nie widzą. Chyba bardziej widocznie słyszalny nie mogę być. Dobra. Alarm go nie włączył. Dobrze, fajnie. Nie będzie posiłków. Przez przypadek udało mi się go rozwalić. Wykurzyć go! Dobra, zapalaj do tego. Jeszcze raz. Widzę go! Dalej, ruchy! Gdzie? A, tutaj. Ja tam już tam. O, level skoczył. Poziom szósty. Ekspert, poziom szósty. Karabin snajperski. Widzę go! Na dole! Tymi drzwiami chyba dostanę się do środka. Jasne, kurde, ziomek, bije. Jak znajdziesz Stoddarda, daj mu mówić. Przy odrobinie szczęścia sam się wkupię. Panowie, nie zależy mi na waszej gangi. Za 2 lata i tak będzie legalna. Ja chcę tylko wiedzieć, który z was zgarnął całą kasę Nelca? Obiecał nam tę kasę, dupku. Tak, okej. Okay. Od wczoraj jestem waszym szefem. Wiecie, co to oznacza? Co by pan powiedział, gdyby jakiś dupek zgarnął zasługi za sprawę, nad którą pan pracował? W układzie z ziomami od Nelca? Powiedziałbym, porozmawiajmy. No to może teraz to zrobimy, dobrze? Tak, mam porozmawiać, już to widzę. Właśnie wziął kilku gości na dół. Dobra, leć za nim. Tamu to był ten potworek taki, kiełka taka śmieszna. Co tu jest? 4 ST, ma taki pistolet. Widzę głowy.
bajchy. Zajebisty. Co tu możemy jeszcze szczelić jakieś? Dowody są? Są. Na górze, tak? No tak, tu jestem w sumie, to może można to odkryć. No spokojnie. Jakieś mapy. Co to jest? Nie, plakat. Aha, plakat tam utonął. No właśnie, coś tu jest z tym. Taka banalna postać. A coś tu z głowy, coś widać, jakąś wielką tajemnicę. Postać tego tam, bo tam całego, dobra. Sprawdzimy, o co chodzi. Najpewniej w tej misji się dowiemy jeszcze, o co biega. 30 metrów tam. To chyba troszkę nie po drodze. Wyjście jakiejś sytuacji. Tędy? Tak, tędy. Używamy łomu. Wywalamy drzwi. No, daje się. Się mają tutaj chłopaki. Dobra. Ha! Proszę bardzo, jak ładnie w doniczkach rosną. Co za fajne. Fajne kwiatki. Dobra. Dobra. Sprawdzamy, że jakichś dowodów nie ma.
skrzynka hotshotów. Hotshot. Dobra, więc dobrze tutaj nie ma w tej części. Palić albo wąchać lubi syna. Fajnie. Wąchać rośliny. No dobra. To co? Trzeba by się tam do niego dostać. Spróbujemy. Cichaczem. Się opłaca załatwiać tych klientów, bo przynajmniej jest ich coraz mniej i nie wszczynają alarmu, więc nie lecą na nas całą hordą, wszyscy ich nie strzelają, tylko mamy przez jakiś czas względny spokój. Kolejny ziomek. Jeb, strzał wyj. I do spania. To już dwóch. A tam jeszcze sporo jest. Się prosto na nas praktycznie, a jednak nas nie widzi. Tu się w ogóle jakiś krzak wala, to nie zwrócił uwagi na niego nawet. Co mi skurwa, ślepy? A, rośliny lubią klasykę, no klasykę, no muzykę klasyczną, tak. Ciekawe. Niby tak jest, rośliny to w jakiś sposób tam odczuwają. Zobaczmy sobie kilku ludzi może. Tu jest. Tam dwóch podejrzany. I tu jeszcze jeden. Okej. Ogłuszymy teraz tego pacjenta. Dostajemy za to 100 punktów. Najwięcej dostajemy za aresztowanie. Dobra, teraz kolejny agent. Jeb. Strzał na łeb. No w ten to sposób doszliśmy do tego podejrzanego. W sposób dość cichy. Dragi, jak na mój sposób chodzenia, to naprawdę cicho. Nie ruszaj się! Kto to jest, do kurwy? Okej, okay, udało ci się. Rozpierdolisko! No dobra. Tu można było ich rozjebać. No i proszę, nasz kolega Glina. Co za spotkanie. No niebywałe. A teraz odłóż broń. Może po prostu ją schowam. Rzuć tę cholerną splubę! Nick, ja chcę tylko pogadać. Nick, śledzę tych palantów, panie. Nic nie rób, nie atakuj ich. Nick. Dowiedz się, gdzie ja go. Nick! Co to było do cholery? Nic, nie przejmuj się tym. Opaść mnie, wy to mnie nie aresztujesz. Cholera. Zapora się stąd wynosi! Te dupki podpalają fabrykę Nelsa. Naprawdę! Ciekawe dlaczego! Trzeba podpalać fabrykę Nelsa. Nie można tym się zatrzymać! Idziemy.
zaparkowane w tyłu. Chodźmy. Uciekłem do samochodu. Okej, tutaj już widzę. Nie, wtedy! O tak, nie ma co. Kolejny piękny dzień w Miami. Kaj, gdzie jesteś? Balkon. Przy galerii? Była pewna, że kierują się do... Kaj! Dawaj tutaj, szybko! Kaj! Chyba potrzebuję wsparcia. Pierdolisz to, zgarniam cię, Stodar. Kaj. Toza. Twoja partnerka ma kłopoty, a my możemy jej pomóc. Chodź, tu mam auto. No niestety. Trzeba pomóc, trzeba, tak. Nasz sklep jest w głębi centrum handlowego. No to lećmy po nią! Nels zostawiał tu kilku swoich ludzi na wypadek problemów. Do tego dochodzą jeszcze ci, których ścigała Kay. Może jest coś, czy nie wiemy. Łatwo na pewno nie będzie. Chodzi o moją partnerkę! Wszystko rozgryzłeś, tak? Byłem już na jej miejscu. Dla mnie na pewno zrobiłbyś to samo. Chodźmy! Idziemy. Gdzie? Tam był? Ani kroku dalej! Rady nie posłuchał. No trudno, trzeba powiedzieć takim osobom. Takim samym sposobem. I rozpieprzyć to wszystko. Dobra, idziemy. Cię aresztuję! Ja nie chcę. Kaj jest... Poznajcie Kaj. Nick, jeszcze nie okrotnie. Sprawdź kamery w pomieszczeniu okropnym. Dobra. Udało się? Nie żartowałeś z tą siłą roboczą. Możesz gadać o Nelsie, co chcesz. Ale nie zaprzeczysz, że zatrudnił sporo istotów. Gdzie? Nels ma sklep z japońskimi zabawkami. Stawiam, że właśnie tam. Kaj, ledwo cię słyszę! Cokolwiek powiedziała, nie brzmiało to. A, to ona jest ten domorobo. Będzie tam tam. Chyba on, tak? Kurwa! Kurwa, zdjąć go! Jeszcze do góry.
Jezus, to nie ma co liczyć, nie? Sorry, ale dzięki tobie jesteśmy zdani na siebie. Okay. Nie, ale akurat tym, którego złapałem. Ale wciąż mnie nie aresztowałeś. Na moje oko wygląda to na współudział w przestępstwie. Tak sobie tłumacz, Skodar. Skodar, pierdol. Ochrony i poszukaj. Kolejne kamery. Nick, domu roboto! To sklep Nelca! Domu roboto. Jest tam pełno ludzi! Pani nasza partnerka i ona ma fajnie przejebane, więc należałoby jej pomóc. Tak, w zasadzie na skupka się znajduje. Nasza kamera jest na to, że zawsze nie przejdzie. Neutralizujemy. Jesteś niepotrzebny! Zaraz idę. One moment. Znowu robota. Jesteś na miejscu. Kai! Kai! Hej. Mamy się spotkać przy dziedzińcu. Dobrze. W takim razie aresztujemy Stodarta. Ej, hej, chwileczkę. Zaraz będzie tu więcej ludzi Nelca. Możemy go potrzebować, żeby się stąd wydostać. Słyszałeś? Przydam się. Musimy wydać do psa naszego szefa. Nie ruszaj się! Przecież kurde. Zupełnie jak za dawnych czasów. Co nie, Kai? Nie zaczynaj, Stodar! No wiesz, cała ekipa, pracujemy razem. Nie przyzwyczajaj się. Jak tylko uda nam się stąd wydostać, zabieramy cię prosto do wewnętrznego. To najpierw skupmy się na wyjściu stąd, okej? No właśnie. Skupmy się na wyjściu z tego syfu. Panie Palmo. Co? Czego nie wiem. O! Fajny rozpisz. Zadanie wykonane. Co teraz? Filmik.
Co tam, Nick? I z łokcia. Stoddard, na glebę, ryj do ziemi. Milczeć choć ten jeden pierdolony raz. Wszystko, co pan od tej pory powie, może być i będzie. Mendoza, wystarczy. Wszystkie informacje znajdzie pan tutaj, kapitanie. Niech zgadnę. Rozpętał wojnę narkotykową. Skłócił gangi. Aż się wyrżnęły do ostatniego gościa. Za wyjątkiem jego ekipy. Mam dowody na powiązanie Nelsa z pewnym detektywem z Miami. To raczej poszlaki. Miałem nadzieję, że znajdziesz ostatni koronny dowód. Udało ci się. Dziękuję. Co to, kurwa? A, i Nick, żeby było jasne. Naprawdę jestem wdzięczny za uratowanie tyłka. Robota na medal. Pierdol się! Nick, stój! Ciuro, no też wszyscy skorumpowani normalnie. Wydział wewnętrzny znajdzie gotówkę w twoim mieszkaniu. 33 tysiące dolarów amerykańskich. Ostatni przelew Neca opiewa na tę kwotę. Dlatego pytanie brzmi... Co zrobiłeś z resztą kasy, detektywie? Co ty odpierdalasz? Kai nadstawiała za ciebie karku. I to nie raz. Nie mogłeś po prostu przyjąć tej forsy. To o to tutaj chodzi? Próbowaliśmy! Miałem nadzieję, że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce. Ale nie. Tobie wydaje się, że jesteś z tych dobrych. Prawda? Dobro jest względne. Na glebę! No nieźle. Kurwa, niezły numer. Wychodzi na to, że tylko my jesteśmy tutaj po dobrej stronie, a cała reszta jest oczywiście skorumpowana, tak, łącznie z naszym szefem. Zajebiście, jak w amerykańskim filmie normalnie. Może i tak faktycznie jest. Dobra, skończyliśmy odcinek czwarty, tak to wszystko wyglądało. Ja się na tą chwilę z wami żegnam, oczywiście spotykamy się w kolejnym odcinku. Jak widzicie na ekranie, będzie on nosił nazwę Sprawiedliwość. Także trzymajcie się ciepło, na razie, do zobaczenia.